Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem pomidorowy.pl albo halo halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na piąty i zarazem ostatni odcinek. Zagrajmy w Diddy Kong Racing na Nintendo 64 albo Long Play Let's Play z Diddy Kong Racing na Nintendo 64. Nagrywam to za drugim razem, gdyż za pierwszym razem, kiedy przeszedłem prawie całą grę, to komputer stwierdził, że mi się skraszuje i uszkodził mi plik, przez co jestem zajebiście wkurwiony, ponieważ nagrywałem ten odcinek już z rana. Niestety nie wyszło, dobra, zamknij mordę, we speak. Więc postanawiam zrobić to teraz, jak trochę ochłonąłem, pooglądałem głupot i mam nadzieję, że tym razem komputer nie wypierdoli mi żadnego bluescreena ani nic, bo się naprawdę serio wkurwię i sorry za przekleństwa, ale uwierzcie mi, jest to frustrujące, bo byłem bardzo blisko przejścia całej gry. Tak więc znalazłem patent na pokonanie Whispiga i polega on na tym, że spamuję teraz przycisk A i jak widzicie mam takie zielone turbo, które pozwala mi być troszeczkę szybszym. I ten trik polega na tym, że muszę wcześniej jakby spamować A lub X na Shogunie i dzięki temu będę miał trochę lepszego boosta. Poprzednim razem, w poprzedniej sesji i zarazem odcinku przeszliśmy Dragon Forest, oczywiście, że tak. I pokonaliśmy Smokiego, czyli czwartego bossa i teraz mi oczywiście standardowo nie wychodzi, bo po co ma mi wychodzić za pierwszym razem, skoro może mi to wyjść za 50, prawda? Na poprzedniej próbie, kiedy... Znaczy, poprzedniej próbie, na poprzednim nagraniu, które zostało oczywiście skraszowane, bo jak żeby inaczej, ja miałem bodajże przy pierwszej konfrontacji z Whispigiem czas 15 minut albo 14 minut z nim się wojowałem i podejrzewam, że tak samo będzie w tym przypadku. Kurwa mać. No co, mnie to denerwuje. I oczywiście też zapowiadam, że być może w trakcie nagrywania domownicy wrócą za jakiś czas, więc już nie będę aż taki bardzo rozgadany, bo jak wiecie, jak przychodzą domownicy, to ja trochę wolę stonować emocji, dlatego że no, po co mam drzeć mordę na całą chatę, dlatego że mi w jakiejś tam gierce nie idzie, nie? Jak jestem sam, to mogę oczywiście pajacerkę porobić, nie ma problemu. Dobra. Szybko, spam. Może go dogonimy jakoś, magicznie. Daleko od niego nie jesteśmy, więc spamujemy X i miejmy nadzieję, że komputer teraz nie odpierdoli maniany. Przegoniliśmy go, przegoniliśmy. Z paślaku pierdolony. Ale cię zaraz dojadę, nie? Bez kitu. Ale cię zaraz dojadę, ojejku. Nie triggeruj mnie, nawet nie próbuj. Spamujemy A, czyli X. Jedziemy z koksem. Kurde. Ale bym go teraz dojebał, nie? Ale bym mu teraz dojebał. Ale było blisko, jak widzieliście. Trzeba spamić A. I oczywiście mógłbym to tygryskiem Timberem zrobić, ale Drumstick, czyli postać, którą obecnie jadę, jest rekomendowana na tego, na Whispiga. Znaczy wiadomo, jest jeszcze zegarek Titi. O, proszę bardzo, też coś takiego często ma miejsce, że on coś takiego lubi robić. Teraz go już nawet nie dogonię, ale przynajmniej byłem przez chwilę pierwszy. Gdyby nie to, że w wodę wjechałem, no to kurde, on by mnie tak wywalił do przodu, że ja bym mógł mu fuckersa pokazać. No, to kurwa już nie wychodzi, bo pewnie, że tak. Sorry, jeżeli będę za dużo przeklinał, ale targają mną emocje, szczególnie, że... Kurde! Szczególnie, że wiadomo, z czym mamy do czynienia, no albo z kim mamy do czynienia. Tak, spamujemy X w tym wypadku. Dobrze! Spierdzielaj, tłusty prosiaku, zasrany, ulany.
Widać, że kurde Whispigowi te kanapki zabierali w szkole i ten tornister i robili mu kokon. No, widzicie? Widać, że kurde frajer nie może pogodzić się z przegraną, dlatego ja bym go zaraz dojedziemy. To jest rozgrzewka, moi drodzy. Ja przejdę tę grę, choćbym miał się zesrać. Chociaż mówię, jest to strasznie demotywujące, no bo ja już jestem po prostu sfrustrowany robiąc tę sesję ostatnią. Jestem sfrustrowany, ponieważ no kurde poprzednie nagranie nie wyszło, a powinno wyjść, ale no nie wyszło. No i teraz troszeczkę muszę, że tak powiem, nadrobić. Żadnego boosta. Widzicie? Konfrontacja z Whispigiem właśnie polega tak, że nie możecie żadnego dosłownie boosta ominąć. Jeżeli choćby jednego ominiecie, no to już lepiej restartujcie, bo dosłownie Whispig jest takim kurde frajerem zasranym. Brzydko mówiąc. Nie wiem w ogóle, czy my go nawet dogonimy, tak szczerze. On kurde wypierdolił daleko. Ile mamy minut? No, 6 minut. A więc jedziemy. Spamujemy albo X w przypadku Shoguna. Kurde! Nie wjechałem w tego boosta zasranego. Ła, aż mi noga zaswędziała, ja pierdziule. No kurde, znowu to samo. Czemu ja kurde pikselkę dalej wyjeżdżam? Muszę naprawdę panować nad emocjami, bo ja kurde staram się panować. Na szczęście coraz mniej się denerwuję w życiu prywatnym, a coraz częściej w grach się denerwuję, więc to jest chyba jakiś dobry znak. Przynajmniej wy macie content, że ja się wkurzam. Ale spokojnie. Ja kiedyś będę miał tego niestety niezbyt fajne konsekwencje, bo przez takie wkurzanie się, z tego co wiem i z tego co się orientuję, raczej Ameryki nie odkryję w tym wypadku, to będę miał kiedyś dosłownie... Jest szansa, że mogę kiedyś na zawał paść przez takie rage, bo po prostu na starość serce sobie przypomni o tych moich wszystkich, że tak powiem, akcjach, nie akcjach i wyjdzie kurde szydło z wora. No daleko to on może nie jest, ale kurde, ominęliśmy tego jednego boosta. Dobra, zobaczymy, może się uda. Frajer, kurde, cheater zasrany, zamiast mieć jakiś pojazd, to on woli, kurde, woli biegać, kurde. A i tak kondycję ma, kurde, chujową. Tak brzydko, tak bardzo łagodnie mówiąc. Pierdolony boost, musi być, kurwa, nie po prawej stronie, tylko wyśrodkowany do chuja. Patrzcie, kurde, widzicie? Taki boost trzeba zrobić. Dobrze, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Wyprzedzamy, kurde, spaślaka zasranego. Świniaka. Jedziemy z koksem. Trafiamy w boosta. Dokładnie. I porobiliśmy śmiecia. W każdy boost wjeżdżamy. W każdy boost!
Szybko, 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 dawaj, dogonisz go. To się tak nie skończy. Kurwa, frajer jest pierwszy. Gdyby nie ta woda zasrana. Dobra. Ochłoń. Ochłoń, będzie dobrze. Na nerwach to niewiele zdziałasz. O, przy okazji on cię popcha. Pomoże ci trochę. Dobra. Uderzyłem w drzewo, trudno. Dobra. Jest. Jest, trzymamy się pierwszego miejsca. Jedziemy. Nie poddajemy się. Dobrze, on, patrzcie, jak jest daleko za nami. Nie! Nie, 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 szybko, 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 szybko. Nie, 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 kurde, nie. Widzicie? Jeden boost to mijasz, już musisz powtarzać. Gdyby nie ten kwadrat, to ja bym w ścianę wleciał albo się utopił już. Więc dobrze, że się odratowałem. Bo kwadratem to tam się hamulec odpala, no nie? Teraz go... Kurde! Frajer mnie nogą zrzucił! Frajer, kurwa, zasrany. Ten X to, kurde, naprawdę będzie cierpiał. Kurwa, pierdolony boost. Jezus Maria. Ale ja naprawdę triggera dostaję przy tym bossie, nie? Wiecie w ogóle, co jest żałosne? Że ta pierwsza konfrontacja z nim jest trudna, a druga jest łatwiejsza. O wiele łatwiejsza. A tu dosłownie pierdzielca człowiek dostaje. Jak tylko ma, kurde, myśleć o walce z nim. Kurwa, znowu to samo. Pierdolone busty.
Zaraz, kurde, frajera dogonimy. No, nawet jesteśmy bardzo blisko niego. Patrzcie, widzicie? Zaraz go prześcigniemy, to tylko kwestia czasu. Patrzcie, jak jesteśmy blisko niego, nie? Kurwa, musiałem mu w dupę wjechać i mnie spowolniło. Klot zajebany, ciężki. Mówię oczywiście o Whispigu, nie? Kurde, teraz to jest, mogę się cmoknąć w dupę, bo go nie dogonię już. O, właśnie, kurwa, bo nie trafię w pierdolony boost. Ile to już nagrywam? No, 16 minut, elegancko. To właśnie dochodzę do momentu, gdzie już powinienem dawno przejść tego bossa. Za pierwszym razem mi się udało po 16 minutach, więc no. Świetnie. Ale wiecie co, ja wam zostawię to, bo przynajmniej będziecie widzieli, jak wygląda nagrywanie Let's Play. Właśnie tak jak mówię, seria Long Play Let's Play polega na tym, że będziecie widzieli przynajmniej, jak wyglądają, jakby to można powiedzieć, Let's Play'e od podszewki. Czyli dosłownie, jak to wygląda bez edytowania, na surowo, jak wrzucamy materiał, jak to mniej więcej się prezentuje. I teraz widzicie, jak to wygląda. I to nie tylko ja tak mam. Większość youtuberów, jak poedytuje swoje materiały, to właśnie wycina takie fejle i tak dalej. Tak więc to nie jest jakby chyba nic odkrywczego, przynajmniej mam taką nadzieję. No, jestem pierwszy i tego się kurde trzymajmy. On jest daleko w tyle i niech sobie tam siedzi, kurde. Frajerzyna, kurde, tłusta. No, proszę bardzo. Jedziemy, jesteśmy pierwsi. Zamykam mordę i się skupiam. A, chuj ci w dupę, frajerze. Zajebiście. Dopiero teraz doleciał. Heh, śmieć. Musiałem aż odkaszlnąć, bo nie chciałem, żeby to było słychać, nie? No i co? Teraz przyleciał Tash, oczywiście, że tak. I przyleci tutaj Titi. No i możemy oczywiście teraz imprezkę robić, jak mi się udało, no nie? Oczywiście, że tak. I wszyscy się bawią teraz. Ula boga! Impreza na całego, yeah! Nie, no to już mi palma odbija, bo musiałem kurde jechać z tym frajerem zesranym. Jak ja nie lubię kurde konfrontacji pierwszej z nim, bo ta druga to jest o wiele łatwiejsza, zresztą sami zobaczycie potem. Jak porównacie te obie konfrontacje, zresztą ja na tej drugiej też sobie oczywiście nie radziłem, ale było łatwiej niż teraz, nie? No i frajer się za latarnią schował. Śmieć.
On myśli w ogóle, że jest zabawny, ale chuja niezabawny. Stypiasz jeden. No i okazało się, że on, kurde, jest taką świnią z kosmosu, no bo... Dobra tam, pierdol się. On przyleciał z kosmosu, no nie? Dobra, mogę to skipować? Ja bym chciał te kredyty zeskipować, bo mnie one naprawdę nie interesują, no... Nic nie działa, muszą one lecieć. Dobra, to w trakcie kredytów wam to powiem. Generalnie nie wiem, czy ja to wspominałem w poprzedniej sesji, czy w ogóle w poprzednich odcinkach z tej serii. Ale jak macie dwa pady, to możecie podłączyć te dwa pady i zrobić sobie Adventure Multiplayer. Coś, czego nie było w Crashu Team Racing. Czyli między innymi możecie przechodzić tryb fabularny na dwóch. Tylko z tą różnicą, że kiedy będziecie jechali z bossami, no to ty jako pierwszy player, no to będziesz jechał z bossem i potem nie będzie cutscenki kończącej jakby konfrontację z bossem, tylko następnie twój kolega będzie przechodził bossa, czyli to nie będzie tak, że będzie was dwóch na jednej planszy z bossem, tylko najpierw ty, później twój kolega i jak twój kolega pokona bossa, no to wtedy macie już, kurde, zaliczony świat. Szkoda, że tego w Crash Team Racing nie zrobili, ale no trudno. Najwidoczniej nie mogli tego zrobić. Szkoda, bo skoro już się inspirowali tą grą, to mogli coś takiego zrobić, moim zdaniem, bo Crash Team Racing w tryb fabularny na dwóch byłby po prostu epicki. Nawet, kurde, na czterech, wyobraźcie sobie, przechodzicie na czterech Adventure Mode. No kurde, przecież to byłaby totalna miazga. No ale raczej takiego czegoś się nigdy w serii Crasha nie doczekamy. Dobra, ja bym chciał to zeskipować naprawdę, bo to są informacje, które mnie naprawdę no średnio interesują, no. Special thanks, dobra. Ja bym chciał jechać dalej z fabułą, bo mamy ostatni świat już. Future Funland. 4 poziomy. Znaczy teoretycznie 8 poziomów. I boss. The end, no. The end. Dobra, weź, no. Dobra, dzięki. Tego też nawet zeskipować nie możemy. Tak więc lipa w ciul, musimy teraz poczekać, aż się to wszystko załaduje. Jestem strasznie niecierpliwy dzisiaj, ale to dlatego, że tamta sesja mi nie wyszła i troszeczkę mnie łapie zażenowanie. To był ten save. Tak więc po pokonaniu Whispiga możemy jechać teraz sobie do tej tablicy, gdzie są te wszystkie wyniki. O, dokładnie, mamy tutaj wszystkie trofki. Podjeżdżamy do tej tablicy. Nie ten save czytałem. Okej, okay, to będzie ten save. Bo by się cutscenka oczywiście zapisała. A, i po pokonaniu Dragon Forest, czyli poprzedniego świata, to ja tego nie mogłem wam pokazać. Dokładnie. Ja tego wam nie mogłem pokazać, ale po pokonaniu Dragon Forest byście musieli przejechać żabę. Jakbyście przejechali tę żabę, to mielibyście tego drumsticka, którego ja teraz ja mam. Tylko on by się zmienił z powrotem w koguta, bo on wcześniej został zamieniony w żabę. I w ogóle ta latarnia mnie cały czas zastanawia, ja to poruszyłem jeszcze poprzednim razem, jak dzisiaj to nagrywałem, ale jestem ciekaw, czy te drzwi do latarni się normalnie otworzyły, tak jak się drzwi otwierają, czy wysunęły się tak jak garaże w Crashu Team Racing, to mnie bardzo zastanawia, bo tego nie pokazali. No i mamy Future Funland, ostatni świat i zaczynamy z pierwszym poziomem Space Dust Alley. I w tym świecie mamy dwa poziomy samolotowe, tak, by the way. No i po nauce jakby konfrontacji z bossami, no to teraz ja nauczyłem się robić ten lepszy boost, co oczywiście jest
dobre w mojej opinii. Ogólnie z tego co ja widzę, to przeciwnicy chyba nie potrafią w ogóle kompletnie przechodzić tych plansz, bo dodają po prostu dupy po całości. Ale to tylko takie moje czepianie się głupie. O, i przy okazji ja zaryłem w ścianę. Teraz oczywiście gierka będzie mi na złość robiła po tych wszystkich nieudanych próbach. Bo po co mam przechodzić wszystko za pierwszym razem, skoro mogę to za 50 razem przechodzić? Gdyby to było ostatnie okrążenie, to byłby taki idealny finał jakby wyścigu, nie? A i będę skipował cutscenki z wręczaniem balonów, bo to już widzieliśmy 500 tysięcy, 600 tysięcy razy co najmniej, więc... 500 tysięcy, 600 tysięcy, wiadomo o co chodzi. I ogólnie muzyka w tych poziomach jest spoko i nie muszę chyba tego oceniać, ale graficznie te poziomy też bardzo fajnie wyglądają. I w ogóle powtórzę to, bo oczywiście wy tego usłyszeć już nie usłyszycie, dopiero teraz w tej sesji to usłyszycie. Ale ubolewam nad tym, że Oxide nie dostał własnego świata, bo Oxide jedyne co dostał w Team Racing to swój jeden wyścig i w Nitro Fueledzie dostał... Nie, to Vela dostał, sorry. W każdym razie, Oxide dostał jedyne co to Oxide Station w oryginalnym CTR-ze i tyle, a przydałby się taki świat kosmiczny, gdzie po prostu byłyby kosmiczne poziomy, bo nie wydaje mi się, że mogło to by się skończyć tylko na Oxide Station. Wydaje mi się, że gdyby twórcy bardziej pogłówkowali, w sensie Naughty Dog, to zrobiliby coś fajnego. Bo to są ambitni twórcy w końcu. No zresztą większość twórców, którzy robią gry, to są ambitne osoby, bo w końcu potrafią to robić, czyli tworzyć gry, no nie? Oczywiście poza tymi, którzy bawili się w Limbo of the Lost. Dobra, Dark Moon Caverns. Jedziemy z Koksem, bez zbędnego przedłużania. Jakbyście się pytali, to te wyścigi przechodziłem za pierwszym razem. Pierwotnie, jak była ta poprzednia sesja. Tak więc wszystko w porządku jest, tak jak powinno być. Więc może uda nam się w miarę szybko skończyć ten świat. Co by mnie bardzo cieszyło. Uwaga na strzały, bo one oczywiście spowalniają. Tylko starajmy się teraz wszystko za pierwszym razem przejść, żeby nie było akcji, że znowu mi wypierdzieli kompa. Bo tego bym sobie nie wybaczył. Więc może po prostu zrobimy tak, że jak dojdzie do napisów końcowych, to po prostu weźmiemy i ten. Jak to się mówi, po prostu jak ja się już pożegnam, to nie będzie dalej napisów końcowych, żeby po prostu już nie zrobić podobnej akcji, że mi kompa wypierdzieli. Bo ja bym sobie tego za cholerę nie wybaczył. Jakby się okazało, że kompa mi wywaliło. Sądzę, że ja też tak mówię, nic nie mówię, ale szczerze powiedziawszy na temat tej gierki już nie mam za bardzo co do powiedzenia. To są ostatnie plansze z gry, które już robimy. Generalnie jest to już wielki finał. Tak więc, no można by nawet za niedługo przejść do oceny już tej gierki, żeby na ostatni bossie już niewiele co mówić, no bo... No co bym mógł powiedzieć? No ale generalnie, tak jakbym miał na chwilę obecną oceniać, najwyżej swoją ocenę powtórzę, ale to już później w takim dużym skrócie. Diddy Kong Racing jest świetną grą, to jest świetna gra wyścigowa. Uważam, że to jest naprawdę, gdyby nie ta gierka, to podejrzewam, że Crash Team Racing by nigdy nie powstał. A jakby powstał, no to wiadomo, w innej formule niż znamy. Bo przypominam, że Naughty Dog, tworząc Crash Team Racing, wzięło Sherbet Island, albo Dino Domain, albo ogólnie Hub Timber Island i przeniosło do PlayStation 1, żeby zobaczyć, czy to będzie działać.
Spaceport Alpha. Taki fajny ten. I to jest ostatni w ogóle poziom ten lotniczy, gdzie możemy samolotem latać. W każdym razie, no, wzięli Sherbet Island, wrzucili do PlayStation 1, żeby zobaczyć, czy jakby PS1 jest w stanie takiego huba udźwignąć. No i stworzyli Crash Team Racing. I mamy oczywiście 64, co jest nawiązaniem do Nintendo 64, ale myślę, że to raczej każdy wie, bo nawet na poprzednich nagrywkach to powiedziałem to samo. I to jest coś, na co zwracałem uwagę na początku tej serii i myślę, że warto byłoby zwrócić na to uwagę po raz kolejny. Czyli po prostu to troszeczkę, z jednej strony jest fajne, bo to jest taki fajny gag, że hej, patrzcie, przypominamy, na co ta gra wyszła, ale z drugiej strony, no, jest to trochę też irytujące, no bo jedna taka informacja starcza, nie tak jak tu widzieliście przed chwilą, było jeszcze nawet napisane N64, co daje nam wskazówkę, że ta gra wyszła na Nintendo 64. Jakby Rare, nie musicie nam przypominać o tym na każdym kroku, bo wiemy, że to wyszło na Nintendo 64, chyba debilami nie jesteśmy. I mówię, to analogiczna sytuacja byłaby, jakby na przykład Naughty Dog zrobiło tak z Crashem, że na przykład wychodzi Crash Team Racing i za każdym razem jest pierdzielone, że ej, patrzcie, tutaj macie logo PlayStation, pamiętajcie, ta gra wyszła na PlayStation. Ja wiem, że to jest takie czepianie się, kurde, szczegółów, ale z drugiej strony, no, wiecie, no macie, N64, widzieliście przed chwilą nawet. Tutaj jest jeszcze Rare, czyli pokazanie, że hej, Rare stworzyło tę grę. I znowu mamy 64. Jakby mówię, okej, fajnie, wspominacie o tym. Ja do tego nic nie mam, no bo moje zdanie to tak naprawdę się nie liczy, bo ja jestem randomem, który sobie rzuca swoje zdanie w eter. Ale z drugiej strony, no to jest takie trochę za bardzo fleksowanie się tym, że patrzcie, ta gra wyszła na to. Dobra, już skończę gadać na ten temat, bo kolejny odcinek na tym się rozwodza, a nie chcę, żeby seria polegała na tym, że ja się tylko będę rozwodził. O, macie przy okazji znowu znaczek Nintendo 64. Elegancko. Star City. Ojoj. W ogóle śmiesznie nawet tą serię zrobiliśmy, bo zacząłem tę serię Timberem, tygryskiem Timber, bo nie chciałem, żeby zaczynać tym Diddy Kongiem, bo już V1, albo bardziej pierwszą próbę zrobienia tego let's playa, bo to nawet V1 nie można nazwać, przechodziłem Diddy Kongiem. A teraz mamy, kurcze, pieczone 4 światy zrobione Timberem i Future Funland, czyli ten świat, który teraz robimy, świat 5, robimy sobie drumstickiem. I uważam, że jest to dobra zmiana, bo drumstick sobie lepiej radzi niż Timber, bo próbowałem jakby Timberem na drugim save'ie to zrobić. W sensie na drugim save'ie. No jak miałem tą próbę teraz, co nagrywałem, zanim mi komputer się sypnął, to nawet jeden wyścig spróbowałem Timberem zrobić. No i skończyło się jak się skończyło, że po prostu Timberem, no, ciężko jest. To już naprawdę, no, ciężko jest tymi podstawowymi postaciami robić. Przynajmniej dla mnie było ciężko, nie? Ale wyścigi mam obcykane już, tak więc naprawdę Future Funland nie jest jakimś wyzwaniem, powiem szczerze. Trochę się zawiodłem, bo sądziłem, że to będzie taki naprawdę trudny świat, a jedyne, co może być tutaj trudnego, to konfrontacja z Whispigiem, która, no, szczerze, na pewno jest łatwiejsza niż poprzednia, ale nie zmienia to faktu, że Whispig jest śmieciem. I tyle mogę o nim powiedzieć, jest śmietnikiem. I to będzie chyba jeden z tych dłuższych odcinków. Skoro 16 minut się męczyłem z pierwszą konfrontacją z nim, no to to będzie na pewno jeden z dłuższych odcinków, jak nic. No i jesteśmy pierwsi, elegancko. Teraz możemy robić... A zresztą zaraz wam powiem, o co chodzi. Jak pamiętacie, zawsze było coś takiego, że jak robiliśmy te wszystkie poziomy, to bla bla bla, wiadomo, o co chodzi. Robiliśmy najpierw bossa, potem robiliśmy Silver Coin Challenge. Jako że już mieliśmy konfrontację z Whispigiem, to teraz od razu robimy Silver Coin Challenge.
Dlatego nie mamy tutaj konfrontacji z Whispigiem żadnej, tylko dopiero po zrobieniu Silver Coin Challenge od razu lecimy na Whispiga. No bo po prostu już mieliśmy jeden wyścig z Whispigiem, tak więc po co oni by mieli robić dodatkowy jakiś wyścig? To nie miałoby po prostu sensu. I szczerze, te silver coiny nie są jakieś trudne w lokacjach, jeżeli chodzi o ten... Ogólnie, jeżeli chodzi o Future Funland, to troszeczkę... jakby to można powiedzieć, spodziewałem się, że lokacja tych wszystkich monetek będzie naprawdę, no, cholerna do odgadnięcia, że w sensie, no, będzie wręcz niemożliwa. No, ale okazuje się, że jednak okazuje się, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, tylko byleby nam ten Whispig teraz poszedł jakoś, bo o to najbardziej się modlę, nie? Bo ten Whispig to naprawdę potrafi, no, wyssać radość z życia, no nie? Dobra, gdzie jest ostatnia moneta? Ja gdzieś monetę zgubiłem. No nie wierzę w to. Dobra, nie jadę żadnym boostem. Będę spowolniony, ale przynajmniej będę wiedział, gdzie ja co pominąłem. Tu nic nie pominąłem, dobra. Tu jestem czysty. A, tutaj. Dobra, yeah. Widzicie? Jedną monetę się zapomniało i już można byłoby wciskać restart, nie? Ale na szczęście mi teraz dopisuje w tym Future Funland, tak więc elegancko. Dobrze idzie. Teraz idzie bardzo dobrze. Tak więc jeszcze 3 wyścigi zostały. Dobra, Tasz, ja wiem, że ty będziesz mi wręczał balonik. My to wszyscy znamy, tę cutscenkę. Po co my mamy to oglądać? Znowu. Tak więc to jest ostatni odcinek z Diddy Kong Racing. Mam nadzieję, że przynajmniej zobaczycie go w pełni okazałości. W najgorszym wypadku to zrobię z tego livestream jako ostatni odcinek, no bo nie będę w nieskończoność próbował nagrywać ostatniego odcinka, komputer będzie mi trolle robił, więc najwyżej jakby coś takiego znowu miało miejsce, to wiecie, przynajmniej live'a wywali, a nie, że plik będzie uszkodzony i nie będę mógł tego nawet wrzucić do... No i oczywiście jedno cięcie musi być, bo dostałem telefon. No ale to mam nadzieję, że tylko jedno cięcie. No wiecie, no nie będę jakby... A może... Albo nie, dobra, bo... To mogliście słyszeć, więc dobra. Wyedytuję, no nie będę już taki, no... Aż tak nie będę szedł nikomu na rękę, żeby kurde powycinać, znaczy, żeby nie wycinać rozmowy telefonicznej, bo to jednak są dosyć istotne sprawy, co są poruszane przez telefon. Zresztą moje prywatne życie, tak? O, i elegancko. Go for it. Banjo jest tutaj pierwszy. To oczywiście jest zemsta za to, że Banjo Kazooie nie zrobiłem na kanale. Więc Banjo teraz będzie próbował mi odebrać zwycięstwo. Nie na mojej warcie, frajerze. Ale spokojnie, za Banjo Kazooie również się weźmiemy, tylko nie wiem, czy w tym roku. No ja nie chcę za bardzo obiecywać, bo później wyjdzie tak, że ja obiecałem, słowa nie dotrzymałem i bla bla bla, wiadomo co będzie, nie? Chociaż z tym emulatorem może byłoby nawet i lepiej trochę grać w Banjo-Kazooie, bo na projekcie 64 to naprawdę ojojoj. Nigdy więcej. Serio, projekt 64 to... W sensie... Osobiście uważam, że jest spoko emulatorem, ale są gry, które... No... Na projekt 64 się nie bardzo nadają i myślę, że Banjo-Kazooie jest tutaj świetnym przykładem tego.
Elegancko. Jesteśmy pierwsi. Jeszcze dwa wyścigi, moi drodzy. Jeszcze dwa wyścigi. Już tylko dwa zostały nam. Tylko dwa. Myślmy bardziej pozytywnie niż negatywnie. O, i przy okazji nie wjechałem w bramę. Fajnie. Spaceport Alpha. Dobra. Ja tutaj się na razie skupię na zbieraniu monet, bo to dla mnie jest taki priorytet. Timber, spierdalaj, brzydko mówiąc. No spokojnie, nadrobimy, jeszcze ich pociśniemy. Zresztą patrzcie w ogóle, no komputer, no nie ukrywajmy, ale daje dupy na tej planszy. I to widać, gołym okiem. No i teraz możemy skupić się na byciu pierwszym, bo ostatnia monetka jest bardzo łatwa do zlokalizowania. Oczywiście również zostanę od czasu do czasu trafiony, ale to nie jest jakby żadna ujma, bo każdy tutaj obrywa. Przynajmniej dla mnie nie jest to ujma. No i teraz lecimy, kurde, za pierwszą postacią. A kto jest pierwszy? Bo ja widzę, że przede mną jest Didi. To pierwszy albo jest Banjo, albo nie wiem, kto tam. Ty, Banjo chyba jest. O ty, kurde. A może nie Banjo? Wygrał, frajer. Frajer wygrał jako pierwszy, ale ja się nie poddam. To, że on bitwę wygrał, to spoko, ale została jeszcze wojna. Heh. I się okazuje, że to nie jest ten Banjo, tylko jakiś krecik, co puka w taborecik. Nie pamiętam, jak on się nazywał, dlatego go nazywał krecik, co puka w taborecik, bo to jest taka prosta nazwa, proste nazewnictwo. Że Shogun w ogóle wytrzymuje tego Diddy Kong Racing, ale widzicie? Mogę się pochwalić, że Shogunem przejdę Diddy Kong Racing. Ja pierdzielę. No jest czym się chwalić, kurde. W mojej opinii to tak naprawdę, naprawdę szczerze jest się czym chwalić, bo Shogun równie dobrze mógł wylądować na śmietniku, nie? Po tej gierce. A widzicie, jednak nie wylądował. Muszę pamiętać, że tam jest ta moneta. Ale on strasznie skrzypi, ten Shogun. Ja pierdziele, ale to już zdymany pad jest przeze mnie. No tak więc, jeżeli miałbym już przejść do takiej oceny końcowej Diddy Kong Racing, no to tak. Fabułę tej gierki oceniam na naprawdę wysoką skalę, no 10 na 10 murowane to jest. Jak na grę wyścigową oczywiście. Grafika tej gierki, no po prostu jest piękna, przepiękna bym mógł nawet rzec. Już przegrałem, kuźwa, pierdolone strzały. Ocenę tej gry, no to tak, grafika już powiedziałem. Grafika tak, fabuła tak.
bo grafika to jest po prostu moim zdaniem też mega bajeczna i to jest oczywiście również atut pozytywny tej gry. Jeżeli chodzi o kontrolki, ogólnie gameplay, to oceniam również wysoko. Jak na grę na Nintendo 64, to w mojej opinii zrobiła ona furorę i to sporą. Ja nie wiem, co tu mogę jeszcze powiedzieć. Poziom trudności tej gry maksymalny. Muszę przyznać, że na początku gra jest łatwa, ale drugi boss już zaczyna pokazywać prawdziwy pazur, a w Crashu Team Racing to zawsze było tak, że niby drugi boss jest trudny, ale papu, no umówmy się, do takich trudnych to należy tylko wtedy, kiedy nie używasz Power Boosta lub Power Slida. Dobra, teraz walczymy o pierwsze miejsce. Nie ma to tamto. Delikatne lagi są, jak pojawia się animacja z Final Lap, zauważyłem. Ale to przynajmniej w Future Funland, bo w innych światach nie zwróciłem na to uwagi, chyba że też było. I teraz będę musiał naprawdę uważać, bo to jest no właśnie. Kurde! Dogonię ją. Musi się to udać. Nie dogonię jej. Fuck! Ale mi teraz ciulowo idzie, widzicie? Zachwalisz, że ci idzie dobrze i raptem już kurde... Dzieje się, co się dzieje. No, pieprzona klątwa, bez kitu. Przeklęte Fatum. Albo brzydko mówiąc, jakby to Bio powiedział w piździec dosłownie z tym wszystkim. Elegancko. Siedzi mi co prawda na dupie ta mysz zasrana, ale spokojna, spokojna wasza głowa, ja tu zaraz to ogarnę. Zaraz będzie godzina 15, a ja będę kończył gierkę, tak więc no. Jest to taki nawet spoko wynik, ale przynajmniej będę miał już nagrywki z głowy na dziś. Chyba ewentualnie sobie coś może jeszcze potem nagram. Bo chciałem tego Crasha 2 prototype zrobić. Myślę, że chyba do tego się... zabiorę. No i kurde, zarąbiście. Ale mam dobry pomysł, co ja zrobię przed finałowym bossem. Wyłączę nagrywanie i włączę nowe nagrywanie, bo jak mi się nowe nagranie spieprzy, to przynajmniej mi się nowe nagranie spieprzy, a tu przynajmniej nie będę musiał jechać z tym kurde śmieciem po raz trzeci, nie? No.
No i brakuje nam jeszcze jednej monetki, elegancko. To żeśmy zrobili bardzo pięknie. Ostatni wyścig na Silver Coin Challenge. Tak więc, no gierkę mamy już podsumowaną. Tak jak jeszcze raz wspomnę, grafika to mocno 10 na 10. Fabuła też 10 na 10. Udźwiękowienie, sterowanie. To wszystko naprawdę oceniam bardzo wysoko, dlatego że no po prostu gierka, no sorry, no dla młodszych, widać, że to jest gierka jakby dla młodych skierowana, jak większość ogólnie gierek na Playaka czy na Nintendo 64. Większość nie oznacza wszystkie oczywiście, nie ładujemy do jednego wora. Ale chodzi tu jakby o to, że no kurczę, bardzo fajna jest ta gierka. Nie można mówić, że nie. Przynajmniej ja tak uważam, że nie można mówić, że nie. A tutaj wybuch power up, znaczy power up, Jezu, przeszkadzajka, którą użyłem. I elegancko, teraz to już mam wygrane. Oni mogą wszyscy się perdolić, brzydko mówiąc. Elegancko. Feature Funland mamy zaliczony, jeżeli chodzi o te wszystkie balony i tak dalej, więc tu mamy 100% wszystko. I teraz ostatni boss, ostatnia konfrontacja i koniec gry. To nawet nic nie mogłem robić, bo po prostu samo auto wjechało. Pięćdziesiąt dwie minuty nagrania mamy. Okej. Okay. Tak więc tak czy siak będę musiał jedno cięcie tam zrobić, więc to będzie drugie cięcie. No to jest dobry wynik moim zdaniem. I teraz robimy pauzę. No i witam serdecznie. Jestem po cięciu. Mamy już przy okazji tamtą dużą część nagrania zapisaną. I jedziemy na ostatni wyścig z frajerem. Tutaj już jest totalny Armagedon. Wszystko nas atakuje. A frajer na rakiecie leci przy okazji, jak widzieliście. Ale przyznać muszę jedno. Muzykę ma całkiem w porządku. Motyw muzyczny Whispiga jest jak najbardziej spoko. Jest różniący się od muzyki bossów. I jak widzicie, frajer też bardzo często we własne przeszkody wjeżdża, tak więc on w porównaniu do konfrontacji poprzedniej jest naprawdę cienkim bolkiem teraz. Tylko wystarczy teraz być pierwszym i nie dać się skasować. I trzeba uważać, znaczy uważać, używać boostów bardzo często. No jak widzicie, on za szybki nie jest, tak więc on to naprawdę w picze dostanie i tyle, i się zesra. O, i przy okazji przeniknąłem przez jego statek. Ale fajnie. Stresuję się bardzo tym bossem, bo ja wiem, że to nie są już przelewki. Gdyby to było ostatnie okrążenie, to już bym przegrał, już byłbym drugi. O Jezu, ja nie mo... Kurde, no nie gadaj. Nie, nie poddam się, nie poddam się. Za bardzo w siebie wierzę. Musi się udać. On przy okazji też wjeżdża w te przeszkody, więc to go też sporo spowalnia. Kurde, nie! Za drugim razem się uda, miejmy nadzieję. Okej. Od razu w boosta wjeżdżamy. Ale plansza jest bardzo fajnie zrobiona. Ta ostatnia.
O, jeszcze przy okazji go tam, jego własne przeszkody omijają. To już wiem, że się powtarzam, no ale no, lubię podkreślać to. U góry był niebieski balon, dobra, trudno. Fuck. Dobra. Kurde. Dobra. Jedziemy. Zaraz spowolnił frajer. Wjechał we własną przeszkodę śmietnik. O, przy okazji jestem nieśmiertelny teraz, elegancko. We speak. Nie wkurwiaj mnie. Ale ta plansza doprowadza mnie do szału wewnętrznie, nie? Dobra, je, wyprzedziliśmy go. Teraz dobrze, żeśmy zaczęli, nie wjeżdżając w żadną przeszkodę, w żadną ścianę, chciałem powiedzieć, no, ale no niestety wjechaliśmy już. Więc trochę czar prys. Dobra, oberwał, mimo że próbował mnie wyprzedzić, to coś mu nie pykło w ostateczności. Uwaga. On wjeżdża w przeszkodę, więc to jest dodatkowy plus, bo go dodatkowo spowalnia. Siedzi mi na ogonie śmieć. Czuję ten smród. Umówbyś się, Whispik. Okej, dobra, wyprzedziłeś mnie, spoko. Jestem trochę bardziej spokojniejszy, bo trochę lepiej mi idzie teraz. I jak odpowiednio wyceluję rakietą. O, jestem pierwszy. Nawet nie muszę celować. Mogę bardziej się na tym skupić. Jest! Pierdol się! Pierdol się, kurwa! Jest! Udało się! Woo! Nara, nara, śmietniku. Idź tam, gdzie twoje miejsce. Ale został pociśnięty. Bardzo dobrze, to mi się podoba. Podoba mi się to. No uderz w księżyc, no dawaj. Co ci szkodzi?
No, i tak trzymaj. No to chyba sobie w czwartek wrzucimy ten odcinek, damy sobie premierkę, tak myślę. Albo nawet w środę. I wszyscy sobie tańczą, elegancko. Widzicie? Teraz już nie mamy mordy Whispiga, tylko mordetarza, czyli oznacza to, że Timber Island zostało od ten... od, jak to się mówi, odpętane. No, to miałem to słowo w głowie. Bardzo dobrze. To mi się podoba. I wszyscy sobie tańczą, nawet Triki tutaj z młodymi tańczy sobie. Dobrze, mamy gierkę zaliczoną, proszę państwa. Co prawda troszeczkę nie obuło się bez bluzgów. No ale... wiecie, przynajmniej mieliście zabawę, mieliście bekę przynajmniej ze mnie. Sami widzicie, że to nie jest do końca łatwa gierka, ale 2018 został pokonany z tego powodu, dlatego że w 2018 nie udało mi się tej gry przejść. O, jest śmietnik Bluey, chociaż dobra, to już nie taki śmietnik. Zrobiłem to, udało mi się przejść tę grę, jestem z siebie zadowolony i mogę powiedzieć, że pokonałem samego siebie sprzed 3 lat. Dotrzymałem słowa, zrobiłem let's play. I ten let's play jest jednym z ostatnich, jeżeli chodzi o maraton wiosna-lato z pomidorowym.pl. Dlatego, że Crash 2 będzie już kończył maraton wiosna-lato z pomidorowym.pl, czyli okres od końcówki marca do końcówki września. I w październiku zaczynamy już jesień. I nowe serie na jesień oczywiście. No i potem oczywiście Halloween, nie? Ale dobra, ja już oceniałem jakby tę gierkę. No Whispik se tam leci, fajnie, wszystko fajnie. I tyle. Ja już oceniałem tę gierkę pod względem grafiki, fabuły, udźwiękowienia i tak dalej. Tak więc... moi drodzy, te kredyty już chyba też widzieliśmy. No zresztą całe leciały, tak więc ja już nie mam nic więcej do dodania. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem ten let's play i że ten long play o let's play wam się podobał. Widzimy się w kolejnych seriach na kanale. To byłem ja, czyli Pomidor, to byliście wy, czyli widzowie. Zapraszam na moje socjale, linki są pozostawiane w opisie. Czyli tam grupa na Facebooku, Discord i tak dalej. I widzimy się w kolejnych seriach na tym oto kanale i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Ja już tutaj wyłączam nagrywanie, tak więc elo.